dobry. Dlaczego pan zagrał dzikiego konia na zardzewiałym rowerze? No bo on jest bardzo szybki i ważna jest szybkość, jak gra się właśnie w zespole i wtedy można dużo osiągnąć. Jaką pan wybrał postać? Nidalee. Dlaczego akurat tą? Bardzo dobrze ksuć, na przykład jest dobrym supportem, AD carry. No, team bardzo potrzebuje supporta. Opisz jeden teamfight, który ci się spodobał. Mi się najbardziej podobał trzeci, ponieważ tam zawodnicy bardzo doskonale sobie radzili. Dobrze, było bardzo dobrze, bardzo mi się podobało. Oprócz tego, że w sumie nie wygraliśmy, ale było blisko, oszukali nas. Jak myślisz, dlaczego przedostatni teamfight im nie wyszedł? No myślę, bo było strasznie osób i nie za bardzo byli zmęczeni, bo wczoraj byli w kościele. Oczywiście mecz był kupiony, było wszystko przekupione, no ale to mnie nie dziwi akurat. Jak pan sądzi, czy drużyna przegrana mogłaby wygrać tę rozgrywkę? Nie wiem, nie mam pojęcia, z takimi nieudacznikami jak ci. Proszę pani, nie mam pojęcia, co oni robią na tym festiwalu. Nie wiem, no wstyd dla naszej kadry narodowej, no. A poza tym ten LOL jest super odjazdowy i oni wszystko umią to grać. To jest odjazdowe. Jak panu komentowało się to spotkanie? Źle, bardzo źle. Cwaniaki, cholera jasna, grać nie umią! Anemiki jedne. Patrzy pani, widzi pani, jak oni naciskają te klawisze? Chwileczkę! W Stanach to tak! Tak! Agresywnie, a tutaj... Co oni w pasjansa grają? W pasjansa? To jest wojna! Dlaczego przyszedł pan na te mistrzostwa? Przyszedł na te mistrzostwa, żeby obejrzeć ten doskonały turniej. Thank you.